Dzień dobry Państwu, Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl w programie Gorące Pytania, w którym będziemy pytać, także pytać lewicę, skąd te ataki na Kościół, chęć ich zamykania, czajenie się w krzakach pod kościołami, liczenie osób, które wychodzą z mszy świętych, skoro nie liczono ludzi w metrze czy w tramwaju, jak tłumnie w zbitym ścisku jechali na strajki kobiet, nie liczy się w marketach, ta troska polityków akurat o Kościół katolicki będzie przedmiotem naszej rozmowy, a gośćmi z nami na łączu profesor Joanna Senyszyn z Lewicy, Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej. Pani profesor, no dzisiaj też pani w Sejmie nie chciała roku, nie chciała uczcić pamięci księdza Blachnickiego, prawdopodobnie zamordowanego przez bezpiekę za ten ruch, taki odnowy moralnej młodzieży. Chcecie zamknięcia kościołów, gdy statystyki nie pokazują, aby w kościołach dochodziło szczególnie do zarażeń. Zawsze na dole listy są w tych oficjalnych statystykach, gdzie no chyba tylko pani profesor ma odwagę powiedzieć wprost, że chodzi po prostu o zamknięcie kościołów na zawsze, jak to pani profesor napisała w tym słynnym twicie. Apel do rządu, zamknijcie kościoły na zawsze. Pani profesor, koledzy i koleżanki z partii to tak udają, że chodzi niby o teatr, który by chcieli mieć otwarty i tak dalej. A pani profesor mówi wprost i chyba o to chodzi, osłabić pozycję kościoła katolickiego, no bo jest też siłą polityczną. Znaczy lewica nie osłabi pozycji kościoła katolickiego. Kościół katolicki sam skutecznie osłabia swoją pozycję ukrywaniem afer pedofilskich, niezwykłą pazernością, bogactwem aż kipiącym, tym, że nie chce się stosować na przykład teraz do obostrzeń. No słyszymy biskupa Kieleckiego, świętokrzyskiego Kieleckiego, który mówi, że niech się nie wtrącają do nas, my dobrze wiemy, co mamy robić, my jesteśmy państwem w państwie i będziemy sobie robić to, co chcemy. Lewica, ale ja także osobiście, chociaż jestem ateistką, mam szacunek dla ludzi wierzących i uważam, że każdy ma prawo wierzyć lub nie wierzyć, ale czym innym jest kościół instytucjonalny? Kościół instytucjonalny w Polsce w 89 roku postanowił zacząć odcinać kupony od tego, że rzeczywiście no, udzielał trochę solidarności swoich pomieszczeń trochę? W czasie stanu wojennego, żeby tam mogła trochę? Michnik działać. Na kolanach szusował do Wyszyńskiego. No ja akurat w Solidarności byłam od samego początku do 95 roku, ale do kościołów nie chodziłam, bo to nie są te przybytki, gdzie ja bym chciała być. Ale chodzi mi o coś innego. Wprowadzono religię tylnymi drzwiami. Początkowo Kościół się zarzekał, że nie będzie chciał za to pieniędzy brać. No teraz wiadomo, że chodziło o te 1,5 miliarda rocznie, które Kościół dostaje z budżetu. Kościół został zwolniony z podatku, płacenia podatku dochodowego od kościelnych osób prawnych. To jest około 8 miliardów złotych rocznie. Dlatego ja zawsze jak słyszę, że zlikwidować fundusz kościelny, tak, trzeba go zlikwidować, dlatego że przestał mieć rację bytu, ale to jest 200 milionów, a tu mówimy o około 10 miliardach co najmniej złotych rocznie, które Kościół wyciąga z budżetu państwa, z budżetów samorządowych. Polska jest państwem wbrew konstytucji, jest państwem wyznaniowym. Jest państwem wyznaniowym, ponieważ ma atrybuty państwa wyznaniowego. To jest między innymi konkordat. Stanowienie konkordat. Ale każde prawa państwo ma jakiś konkordat. Nie, no nie, większość Iran nie ma w dzisiejszych czasach. Iran nie ma, Korea Północna nie ma. Nie, nie, nie. W XXI wieku to już jest ewenement konkordat. Z tym, że gdybyśmy się ściśle stosowali do konkordatu, to te wydatki państwa na Kościół sięgałyby około 1 miliarda złotych, a nie 10-12 miliardów złotych rocznie. Ale chodzi mi o coś innego. Na przykład to, że w Polsce jest restrykcyjna ustawa antyaborcyjna. To, że w Polsce nie ma ustawy o związkach partnerskich. To, że w Polsce w tej chwili rozmawia się o wypowiedzeniu konwencji antyprzemocowej.
to jest kompromitujące w XXI wieku wypowiedzieć taką konwencję, ponieważ to dowodzi intencji, złych intencji. No mnóstwo państwa. Tematów pani profesor porusza, bo to tak, przecież polskie prawo. Polskie prawo jest dużo bardziej rygorystyczne niż ta konwencja, która nakazuje wprowadzić jakiś komitet złożony ze wszystkich płci, które będą jeździły z immunitetem i sprawdzały, czy dzieci uczą się zakładać kondomy na banany w szkołach. Pani profesor. A jednak ta konwencja przeszkadza. Chociaż to jest konwencja o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Ale wrócę szybciutko do kościoła. I w związku z tym teraz, kiedy jest pandemia, to kościół powinien dbać o swoich wiernych przede wszystkim, ale oni też stanowią zagrożenie dla tych, którzy są niewierzący, bo wyjdą z kościoła. Bardzo dużo jest, to nieprawda, bardzo dużo jest zachorowań w kościele, dlatego że niebezpieczne jest i dawanie komunii, zwłaszcza że księża w Polsce to koniecznie chcą od razu do ust dawać, a nie ale jakieś dane, pani profesor, nie takie widzimisię, bo my znamy. Ja czytałem nawet te sowieckie pismo Bezbożnik. Tam też były takie rzeczy od lat 20. Ale konkrety, jaki raport medyczny mówi o zarażeniach w kościołach? Bo te, które ja czytałem, mówią o siłowniach, restauracjach, o transporcie miejskim, a o miejscach kultu religijnego nie ma, żeby wysoko było w tych rankingach zarażeń. No bo biskupi mówią, nie wpuszczamy do kościołów, nie będziecie tu, policja się boi wejść. Ale biskupi też manipulują w zagranicznych raportach, w Instytucie Kocha niemieckim. Kościół w Polsce jest państwem w państwie. No konkordat jest podpisany. Żąda dla siebie szczególnych uprawnień. Ma te uprawnienia w dziedzinie finansowej. Dobrze. No a teraz proszę zobaczyć. Mamy pandemię, Polacy tracą pracę. Przedsiębiorstwa upadają, jest coraz niższy poziom życia, ludzie nie mają pieniędzy i co się dzieje? I lewica państwo, stoi pod kościołami państwo, i liczy nie, wiernych. Państwo rozmawia dym, tylko dwa, z episkopatem trzy. I to z sekretarzem, bo przecież jest tak źle traktowane nasze państwo. Czy wolno zamknąć kościoły, ale nikt nie rozmawia z restauratorami, z kosmetyczkami, z zakładami fryzjerskimi, czy można zamknąć kościoły. Dobrze. Panie profesor, oddajmy głos Jackowi. Traktowanie. To jest właśnie ta nieuczciwa konkurencja kościoła. No tak, bo kościół serwuje tak. Też frytki, tak jak restauracje, to jest konkurencja. Dobrze, pół żartem, pani profesor. Kościołami handluje w tej weste. Jacek Lizieniewicz. Ja nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać z tego powodu, że zajmujemy się liczbą wiernych, bo to słyszę od lat to pochukiwania lewicy o tym, że ludzie, że w kościołach już nie ma ludzi, że już niemalże jest, są puste kościoły, że ludzie się masowo odwracają od kościoła, że tutaj milionami wychodzą z kościoła, dokonując apostazji. No i okazuje się, że jednak nadal ci ludzie do kościoła chodzą i są dla lewicy istotnym problemem zakaźnym. Ja oczywiście chodzę do kościoła, chodziłem przed tym, zanim trafiłem na kwarantannę. I moim zdaniem, chyba widziałem więcej mszy w czasach covidowych od pani profesor, z całym szacunkiem dla pani profesor. I moim zdaniem ludzie stricte się stosują do obostrzeń w kościołach. Noszą maseczki, rozsiadają się. Rzeczywiście tych ludzi w kościele w porównaniu do czasów przedpandemicznych jest dużo mniej. I to naprawdę dużo mniej. Bo część ludzi się boi, unika i tak dalej. Tylko to też pamiętam zeszłe święta, był to trudny czas dla katolików, dla chrześcijan, bo święta Wielkiej Nocy są wyjątkowym czasem i były to pierwsze święta w moim życiu, kiedy nie mogłem pójść do kościoła, bo obowiązywało 5 osób na świątynię w czasie, gdy w supermarketach było wielokrotnie ten współczynnik wyższy. I było to przykre, było to niezrozumiałe dla katolików, ale się do tego wszyscy gremialnie stosowaliśmy. Tylko że no, przez ten ostatni rok stało się wiele rzeczy. I ciężko się pogodzić z tym, że teraz politycy lewicy mówią, będą stali pod drzwiami kościołów i liczyli wiernych co do sztuki. I się zastanawiali, czy
czy liczyć małą dziewczynkę za jedną osobę, czy za pół, i bawić się w statystykę i liczyć do średniej. W momencie, kiedy ci sami politycy lewicy w czasie, kiedy mieliśmy drugą falę pandemii, apelowali do tego, żeby wychodzić na ulicę, żeby spotykać, żeby manifestować, żeby krzyczeć, żeby szarpać się z policją, żeby pokazać gremialny sprzeciw. Mało tego, organizowali przecież też te wszystkie spacery, wyjazdy i tak dalej. Jest ciężko wytłumaczyć teraz wiernym, że mają być oni traktowani gorzej niż ci, którzy wychodzili na ulicę z milionami, tak? Bo do tego się zgodzimy. W momencie, kiedy, bo też uważali, że walczą w ważnych rzeczach. Ja przypomnę, że nie odbywały się w zeszłym roku pielgrzymki na Jasną Górę zorganizowane. Tak, a strajki kobiet mogą się odbywać. Rzeczy, które w polskiej historii odbywały się nawet za okupacji niemieckiej. To prawda, Jacku, ale ja cię zaskoczę. Z jaką argumentacją mam powiedzieć, że ja ci powiem, Jacku. Wolno jeśli można. Tak. Katolikom musimy odebrać wszystko, co jest dla nich ważne, święte, istotne. Riposta, pani profesor. Badania, jeśli można jedno zdanie. Badania amerykańskie po tamtejszych strajkach, też w czasie pandemii, manifestacjach, pokazały, że jednak na świeżym powietrzu raczej zakażenia nie dochodzi do zakażeń. Ale komunikacja miejska, pani profesor, tak, ściski w metrze, w tramwaju, no łamanie obostrzeń. Właśnie myśmy zgłosili poprawkę, niestety PiS ją odrzucił. Żeby Lempart aresztować. Na posiedzeniu Sejmu, żeby można było kontrolować i żeby były uprawnienia do wyrzucania z komunikacji miejskiej, z pociągów osób bez maseczek. Ale, no niestety, ale ci właśnie zwolennicy to się strasznie lubią szarpać z policją. Ale pani profesor. Pani profesor. Powiem jeszcze jedno. My naprawdę kontrolujemy trochę kościołów, żeby pokazać sytuację. My kontrolujemy różne urzędy. Mamy w ramach kontroli poselskiej, po prostu wykonujemy swoje obowiązki i rzeczywiście na kilka skontrolowanych kościołów tam w trzech nie były przestrzegane te obostrzenia, a w dwóch pani były. Profesor, no proszę też wybaczyć. Dobrze, chwalę już, to, ja mam do pani właśnie jeszcze pytanie. Do pani mam pytanie, pani profesor, bo dla nas to i tak trochę źle wygląda, bo to liczenie wiernych to jak bezpieka na pogrzebie księdza Popiełuszki, ale ja mam takie przekonanie, pani profesor, że wy w te wasze tezy na lewicy to tam nie wierzycie. Była tutaj u nas pani poseł Pawłowska kiedyś, jak ona tych księży gromiła, jakie brzydkie rzeczy mówiła i wylądowała u chadeckiego chrześcijańskiego Gowina. Pani poseł Gil Piątek gromiła Rzeplińskiego, że przyjął order z Watykanu i cyk, do katolickiego Hołowni. Pani Prokop Paczkowska zarzeka się, że ona by chciała do teatru, więc trzeba jej otworzyć teatr, a sama nie potrafi wymienić ani jednego przedstawienia, jak ona to mówi, na którym była. Pani poseł Pawliczak z lewicy broni LGBT, ale nie zna żadnej płci i gdybym panią profesor przepytał, to by pani profesor według myśli LGBT nawet własnej płci nie potrafiła określić. A pani profesor ja o Blachnickim to czytała z kartki dzisiaj w Sejmie. Pani profesor, to jest konserwatywna telewizja, widzowie, wasi wyborcy nie będą nas oglądali, a my z Jackiem nikomu nie powiemy. Proszę powiedzieć, że to jest taki mruganie okiem do tego perelowskiego elektoratu, tych antyklerykałów, a wy tak naprawdę też jesteście normalnymi ludźmi. Ależ oczywiście jesteśmy normalnymi ludźmi. I nie wierzycie w te rzeczy. I dlatego uważamy, że państwo powinno być świeckie, że powinien być rozdział kościoła od państwa. Tak uważa 62% Polaków, a 80% chce likwidacji przywilejów finansowych Kościoła. Ponieważ Kościół sam twierdzi, że jest 90% katolików, no to znaczy, że większość katolików chce rozdziału Kościoła i państwa, chce świeckiego państwa, a już prawie wszyscy, również katolicy, chcą likwidacji przywilejów finansowych Kościoła, dlatego że Polacy chcą
dokładnie płacić takie same podatki jak księża. A to jest takie, pani profesor, ja bym się odniósł. Jedno zdanie. To jest takie gadanie, a potem Kwaśniewski podpisuje konkordat, a Kwaśniewska prosi, żeby mogła w papamobile jechać z Ojcem Świętym. To jest taka lewicowa narracja. Jacek Rozimiewicz, ostatnie zdanie. W wypadku podpisania umowy międzynarodowej prezydent, niestety, jest ustawa ratyfikacyjna. I Jolę Kwaśniewską też zmuszano, żeby z papieżem w papamobile. Chciałbym tylko powiedzieć, że pani profesor, wydaje mi się, że o tym funduszu kościelnym 200 milionów złotych tutaj minęła się pani profesor z prawdą. Moim zdaniem to jest kwota 20 milionów złotych. Gdyby policzyć, 200, na pewno. Moim zdaniem w budżecie, proszę sprawdzić, myślę, że ten, ale ostatni raz jak sprawdzałem, to była to 1,0 mniej. Wydaje mi się, że to kwestia kilkudziesięciu milionów złotych. A biorąc pod ostatnie uwagę... Zdanie. Zakładamy się Z ilu tysięcy hektarów, z ilu nieruchomości się państwo nie wywiązało i nie 160 tysięcy hektarów na kościół więcej niż posiadał absolutnie jest to nieprawda, pani profesor, doskonale musimy kończyć. Nie oddaliśmy jako państwo, ale fundusz kościelny miał być formą odszkodowania za konfiskaty, które PRL, ta Polska bierutowska, stalinowska, sprzeczne z prawem, nie te, które były zgodne, a było ich pełno, pani profesor. Profesor, dziękuję naszym gościom, a kiedyś wyciągniemy od pani profesor Senyszyn między nami deklarację, że oni przecież wcale w te rzeczy chyba nie wierzą. Pani profesor Joanna Senyszyn z bardzo bogatego zakątka swojego arystokratyczno-proletariackiego mieszkania, Jacek Lizieniewicz z Gazety Polskiej byli moimi państwa gośćmi. Serdecznie dziękuję, a państwa zapraszam, zostańcie z nami, za chwilę kolejne gorące pytania.